Hello, hello. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czasownikach modalnych, o dwóch czasownikach modalnych, o should i o ought to. A przyjrzyjmy się im, jak wyglądają w czasie teraźniejszym i jak wyglądają w czasie przeszłym, bo właśnie ten czas przeszły będzie nas najbardziej interesował. Najpierw should. Should łączy się oczywiście z bezokolicznikiem best to i mamy takie zdania jak I should go, you shouldn't jump, should you bring. I should go, czyli powinnam pójść, najprawdopodobniej pójdę. To jest zdanie teraźniejsze lub ewentualnie mówiące o przyszłości. Jeśli natomiast chcę powiedzieć, ja powinnam była pójść, ale nie poszłam, użyjemy tej konstrukcji przeszłej i wtedy będziemy mieli czasownik modalny should plus have i plus trzecią formę. Czyli I should have gone, powinnam była pójść, ale nie poszłam. You shouldn't have jumped. Powinieneś, nie powinieneś był skakać, ale skoczyłeś. Should you have brought, czy powinieneś był przynieść? Być może tak. Nasz czasownik ought to zachowuje się bardzo podobnie. Jedyna różnica, która tam będzie, to taka, że ought łączy się z pełnym bezokolicznikiem. Stąd mamy takie formy. I ought to go, you oughtn't to jump i ought you to bring. Trochę dziwne i takie wydają się niezbyt poprawne, ale zapewniam Was, że są poprawne. Przyjrzyjmy się, jak wyglądają formy przeszłe, czyli mamy ought plus pełny bezokolicznik perfect tak zwany, czyli ought to have i trzecią formę. I ought to have gone, you oughtn't to have jumped, i ought you to have brought. Pamiętajcie, że jak stosujemy tą potrójną jakby konstrukcję, czyli mamy czasownik modalny, have i trzecią formę, to są konstrukcje przeszłe. Powinieneś był coś zrobić, a nie zrobiłeś, albo nie powinieneś był czegoś zrobić, a zrobiłeś. Ok? So, let's have a look at our sentences. Spróbujmy nasze zdania. Tutaj będziemy wstawiali albo should have i trzecią formę, albo ought to have i trzecią formę. Oczywiście proszę użyć tego czasownika, który jest podkreślony. Ok. It's a pity Lavinia and Tess didn't come to your party yesterday. Czyli chodzi mi o to, żebyśmy zbudowali zdanie typu, że one powinny były przyjść na przyjęcie, a nie przyszły. Okay, are you ready? So let's check. Lavinia and Tess should have come to your party yesterday, or they ought to have come to your party yesterday. Okay, so the next sentence. I took my sister's earrings without asking. She got really furious. So, nie powinnam była zabierać jej kolczyków. Okay. I shouldn't have taken my sister's earrings, or I oughtn't to have taken my sister's earrings. Okay. Number three, they didn't study hard, they failed the test. Więc nie powinni byli, oni właśnie powinni byli uczyć się bardziej. So they should have studied harder, they ought to have studied harder. Okay? I didn't take my coat, it was cold, and then I got sick. Or I was sick. Okay? I powinnam była wziąć, czy powinnam była zabrać. I should have taken, or I ought to have taken my coat. And the last sentence, why did you sell your car? It was a big mistake. Czyli nie powinieneś był sprzedawać samochodu. You shouldn't have sold your car, or you oughtn't to have sold your car. Okay. Hopefully you did it well. So, see you soon. Bye-bye.